Drodzy Przemyślanie, goście, przed nami święta Wielkiej Nocy. Jesteśmy jeszcze w czasie zadumy i refleksji w Wielkim Tygodniu. Przed nami tajemnica wielkopiątkowa, ale już za chwilę niedziela, poranek, radosny poranek Zmartwychwstania Pańskiego i nadzieja nowego życia, nowe radości, to, co niesie ze sobą życie. Zwycięstwo życia nad śmiercią. Wspaniała tajemnica, która w naszych sercach, w naszych umysłach, w nas samych jest tym, co wyznacza także naszą przyszłość. Z całego serca, w imieniu swoim, samorządu miasta Przemyśla, życzę tego, by te święta Zmartwychwstania Pańskiego, najwspanialsze ze świąt, niosły w Państwa rodzinach radość i nadzieję. By wśród smutków, problemów i trosk nie zabrakło tej codziennej życzliwości, uśmiechu, cierpliwości do siebie nawzajem, tego, by korzystając z odwiedzin bliskich, rodzin, przyjaciół, przy świątecznym stole zapanowała radość i tego chciałbym Państwu życzyć, by te święta były świętami pełnymi ciepła, radości, pokoju i nadziei, mimo być może niepogody na ten czas świąteczny, ale by ta pogoda była w naszych rodzinach, w naszych domach, nie tylko i na święta, ale przy składaniu sobie życzeń na cały nadchodzący czas poświąteczny. Wesołych, radosnych, błogosławionych świąt dla wszystkich Państwa.